Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bo dużo lepiej niż wczoraj. Dostałem informację, że jest nas więcej dzisiaj, o kilka osób, więc bardzo się cieszymy. Dzisiaj drugi dzień naszych rekolekcji. Kto mi przypomni, jakie to mamy takie główne hasło, które nam przyświeca? Śmiało, głośniej. Uważajcie na siebie. Tak, każdy z nas ma uważać na siebie. Wczoraj było o tym, żeby uważać, czego słuchamy. A dzisiaj, za temat przewodni dzisiejszego dnia, wybraliśmy uważaj, co oglądasz. Na początek, zanim jeszcze rozpoczniemy, chciałem poprosić o przyniesienie tej naszej skrzynki, do której złożyliście lawinę dobra. Na początku poproszę też kogoś, czy może pani wyznaczy kogoś do wylosowania kilku, które nagrodzimy. Oczywiście wszystkie lawiny dobra, które tam są, wezmą udział w losowaniu. Jeśli ktoś jeszcze nie złożył tam, a ma jeszcze karteczkę, to jest ostatnia szansa. Teraz Agnieszka idzie. Jeśli ktoś ma, Agata, ręka do góry. Czy ktoś jeszcze nie złożył? Wszystkie mamy. W porządku. Teraz bardzo prosimy o wyznaczenie osoby, która wylosuje karteczkę z lawiną dobra. Trzy nagrodzimy, tak. Ja myślę, że pan Sebastian nie bierze, tak? Nie, to nie, nie. Ale chodzi o to, żeby tak wylosować z zamkniętymi oczami. Ja może poproszę tutaj, zapraszam ciebie. Pierwsza koleżanka, przedstaw się nam, jak masz na imię. Julia. Julia, piękne imię. Teraz uwaga, Julia zamyka oczy i wyjmuje pierwszą karteczkę losu i tam pomieszaj troszkę. O, już tak. Przekaż Agacie. Poczekaj jeszcze, bądź z nami. Pierwsza lawina dobra. Zarażając innych dobrocią, zmieniając siebie, będę zmieniać innych. Po prostu mały gest wystarczy, uśmiech. Anna Putkowska, druga B. Brawa, oczywiście prosimy Anię do nas. To gimnazjalistka. Piękna lawina, dobra, mam nadzieję, że patrząc na twarz Ani, teraz będziemy widzieć tylko uśmiech. Zapraszamy po nagrody tutaj do dziewczyn, podejdź. Tak, bardzo się cieszymy. Sporo tych lawin dobra jest. Brawa, oczywiście. I teraz, Julio, zamieszaj tam troszkę ręką w tych karteczkach. Zamknij oczy i może tak samego dołu teraz. Tak. Już jest kolejna, bardzo ładna karteczka. I prosimy Agatę, żeby nam odczytała tę lawinę dobra. Dorota Czepek, piąta B. Nie będę pyskowała rodzicom, nie będę jadła tyle słodyczy. Oczywiście brawa, zapraszamy Dorotę do nas. Bardzo dobre postanowienie. To też mogło być postanowienie wielkopostne. No super, naprawdę pięknie. Kolejna lawina, która może pomóc też nam, bo słuchajcie, to są ich osobiste takie postanowienia, ale także możemy my skorzystać na tym. Po to to czytamy, żeby się dzielić, żeby ktoś sobie też mógł taką lawinę dobra w swoim życiu uskutecznić. Mieszaj, Julio, znów w naszych karteczkach, dobrze pomieszaj, tak. I zamknij teraz oczy, żeby nie było, że tam jakąś znajomą wyjmiesz, tak. Pięknie, większa karteczka. O, sporo tego. Sporo. Czytamy. Kolejna lawina dobra. Lawina dobra. Przyprowadzić starszą osobę przez jezdnię, pomóc koleżance, koledze w lekcjach, sprzątnąć zmywarkę, nie kłócić się z rodzicami, nie pyskować, pomagać w różnych sprawach, zajęciach, nie kłamać nikomu. Bardzo dużo tych postanowień. Bezimienna lawina dobra. Jest tak? Dziewczyna rozpoznała swoją lawinę dobra, dlatego zapraszamy do nas tutaj po odbiór nagrody.
No, to my to specjalnie, słuchajcie, teraz czytamy, żeby tak, no, już nie było wymówek. Jak się zobowiązaliśmy, wszyscy słyszeli teraz. Kolejna karteczka. Poproszę Ciebie o wylosowanie już ostatniej. Piękna. Z rysunkiem. Słuchajcie, to musicie zobaczyć. Piękny rysunek. Może Agnieszka pomoże. Agnieszka uczyła w szkole kiedyś, więc potrafi przeczytać pismo dziecięce. To jest taka plastyczna praca. Zapraszamy Oliwię. Oliwia Suchcicka, 5A. Zapraszamy Oliwię do nas, żeby nam objaśniła ten piękny rysunek. Pięknie narysowałaś. Oliwio, powiedz mi, co chciałaś przekazać. Tu widzę, kościół jest. No, że mogę chodzić do kościoła, a tu mam chyba źle. Ale dlaczego? No pięknie jest przecież. Tak cała rodzina jest razem, więc fajnie sobie tak idzie na spacer. Nawet piesek jest, tak? Pięknie, to jest kot. Pięknie, brawa dla Oliwii, oczywiście, super, gratulacje, napracowałaś się, dla Ciebie nagroda. My sobie oczywiście to zostawimy na pamiątkę, może jeszcze jedną nagrodzimy, bo tu tak tyle jest tych, jeszcze może jedną lub dwie wylosujemy, bo napracowaliście się, tak, zamykasz oczy zawsze przy losowaniu. Taka mniejsza karteczka. Tutaj już łatwiej. Martyna Drab, klasa 4A. Ograniczyć komputer, jeść mniej słodyczy, mniej oglądać telewizor. Zapraszamy. Piękne lawiny dobra. I może już ostatnią wylosujemy. Wylosujemy ostatnią. Julio, bardzo Cię prosimy, jeszcze tak naprawdę dobrze zamieszaj i zamkniętymi oczami wylosuj. Różowa karteczka, pewnie dziewczynka. Lawina dobra, super. Moja lawina dobra to pomagać rodzicom w trudnych chwilach, pomagać ubogim i chorym dzieciom. I to napisała Martyna Rogaczewska, klasa 5A. Piąta klasa górą. Piąta klasa się spisała. Pięknie, gratulujemy Tobie. Jeszcze raz brawa dla wszystkich i dla naszej sierotki Marysi, którą była dzisiaj Julia. I też nagroda dla Ciebie, poczekaj, Agnieszka tu przygotuje Ci nagrodę. Wszystkie te pozostałe lawiny dobra zostawiamy tutaj przed ołtarzem. I one jutro w czasie mszy świętej będą nam tutaj towarzyszyć i Panu Bogu je przekażemy tak symbolicznie, bo oczywiście Pan Bóg je wszystkie zna, ale w czasie mszy świętej te postanowienie nasze, żeby nas Pan umocnił i wszystkich tych, którzy byli wylosowani i wszystkich, którzy nie wylosowali i nawet tych, którzy nie napisali, a mają postanowienia, żeby Pan Bóg pomógł nam te postanowienia wypełnić. One są po to, żebyśmy się stawali lepsi, żebyśmy zwyciężali nasze słabości, żeby ten Wielki Post i te rekolekcje pomogły nam być silniejszym w wierze, mocnym, bo słuchajcie, wiara nie jest dla ludzi miękkich, nie dajcie sobie wmówić tego, wiara jest dla prawdziwych twardzieli. Żeby iść pod prąd, to trzeba mieć siłę, tak? Tak jak ryby zdrowe płyną pod prąd rzeki, a tylko zdechłe ryby płyną z prądem. Nie dajcie się po prostu tym wszystkim modom telewizji, która czasami no, nie chce naszego dobra, a wręcz przeciwnie, tu bardzo pięknie, żeby ograniczyć troszkę te telewizje, żeby może porozmawiać z rodzicami wtedy, żeby na przykład odwiedzić babcię, u której kiedyś, no, może dawno nie byłaś. Ludzie starsi często mają bardzo dużo czasu, korzystajmy z ich mądrości, cieszmy się nimi, dopóki żyją. Słuchajcie, ja już niestety nie mam babci i dziadka i teraz tak bardzo żałuję, że kiedy żyli, to
może powinienem ich więcej odwiedzać, więc skorzystajcie z ich mądrości, bo na pewno wiele wam mogą przekazać. Szczególnie jeśli chodzi o sprawy wiary, tam na tym rysunku była taka cała rodzina, to nam się bardzo podobało, że może właśnie to postanowienie powiedziała, że źle, ale to chyba jest jednak bardzo dobry rysunek, żeby właśnie ten czas wykorzystać na wspólny spacer z całą rodziną i nawet kotem. Także serdeczne wam dzięki i za tę lawinę dobra. Nam też to pomaga, żebyśmy my w naszych postanowieniach też wytrwali. Wracamy do tematu dzisiejszego, a mianowicie uważaj co? Oglądasz. Na pewno mieliście niejedną taką sytuację w życiu, kiedy, no właśnie, kiedy oglądaliśmy jakiś film i po jakimś bardzo długim czasie ten film nam się przypomniał. Ja tu sobie skorzystam z takiej małej pomocy. O, film nam się przypomniał, ponieważ ten film gdzieś nam w pamięć zapada. My czasami zapominamy o tym, czy jakiś obraz, czy coś oglądane. Ja, powiem wam, żyję o wiele, wiele dłużej niż wy i widzę teraz po sobie, że było też wiele obrazów niedobrych, które wyryły mi się w pamięci i nie da się ich zapomnieć. I niestety, kiedy miałem może tyle lat co wy, albo byłem trochę starszy, zdarzało się, że no niestety jakiś niedobry film, który mi zapadł w pamięć, który niestety gdzieś tam we mnie jest. I teraz widzę, jak bardzo jest ważne, żeby uważać, na co się patrzy, co się ogląda, bo człowieka się nie da zresetować. Komputer można zresetować, z telefonu można wyjąć baterię, jak się zawiesi, ale człowieka zresetować się nie da. I to wszystko, co oglądamy, bardzo zapada nam w tak zwaną podświadomość. To jest takie coś, o czym nie wiemy, a to się w nas wszystko gromadzi. Podam wam przykład. Pewien chłopiec, może w czwartej, piątej klasie podstawówki, bardzo dużo grał w gry, w której było mnóstwo przemocy. To jakieś były strzelaniny, takie jakieś walki. I on grał w to coraz więcej, przechodził te levele, wszystkie kolejne. Później sobie kupił nową wersję tej gry i coraz więcej czasu tracił na to granie. Nawet w nocy, kiedy mamie i tacie wydawało się, że synek sobie grzecznie poszedł spać, on sobie włączał komputer i grał w te gry. Po jakimś czasie, nie wiedząc dlaczego, zaczął być bardzo złośliwy. Zaczął pyskować rodzicom, zaczął się bić z kolegami. I mama z tatą już nie potrafili tego wytrzymać. Wzięli go do psychologa, do poradni, do lekarza. Okazało się, że właśnie to jest skutek nadmiernego grania w takie gry pełne przemocy. On miał potem bardzo wielki problem, żeby się stać na powrót grzeczny, żeby sobie poradzić z nauką. Bardzo mu się było trudno oderwać od tego. I on już teraz ma lat może ponad 19, 20 i mówił mi, że bardzo mu jest trudno teraz zmobilizować się do jakiegoś dobra. On ciągle mu się te obrazy przesuwają przed oczami, ciągle jest w nim jakaś taka złość, jakaś taka agresja. On powiedział, że nie potrafi tego zapomnieć, mimo że już lata minęły, od kiedy on przestał grać w te gry, bo jakoś mu rodzice pomogli, on się od tego uwolnił, zaczął jakoś tam się starać być dobrym, ale powiedział, że mu jest niesamowicie trudno to zapomnieć, nawet się nie da. Gdyby on wtedy wiedział to, co wy teraz wiecie, żeby bardzo uważać, to również nie tylko dotyczy gier, ale dotyczy także filmów, które oglądamy na YouTubie na przykład, czy w telewizji, które możemy sobie wybrać, jakieś tam filmy. Oglądajmy zawsze rzeczy wartościowe, rzeczy dobre, rzeczy, które są dostosowane do waszego wieku, które rozwijają nas, a nie niszczą. Bardzo to jest ważne, ja wam mogę powiedzieć, no tak mówię, mam więcej lat i teraz widzę, ile z dzieciństwa rzeczy niepotrzebnych zaśmieciło mi głowę. Chyba nikt z was nie chce mieć w głowie śmietnika, nie? Nikt nie chce mieć. Więc te śmieci starajmy się usuwać. I a propos tego, co teraz mówię, tak pięknie prowadziliście różaniec, naprawdę pierwszy raz widzieliśmy, żeby tak pięknie był przygotowany różaniec, naprawdę wziąłem kamerę, żeby to utrwalić, żeby to pokazać też innym, jak w Grudźnie pięknie dzieci i młodzież potrafi przygotować różaniec i nabożeństwo.
naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. I tak sobie pomyślałem, popatrzcie, ja nie wiedząc o tym, założyłem dzisiaj koszulkę z wizerunkiem Matki Bożej. To jest taki specjalny wizerunek. Nie wiem, czy wszyscy widzą, to jest Matka Boża z Guadalupe. Oczywiście to jest jedna i ta sama Matka Boża, ale to jest jej wizerunek, który nie jest namalowany. Powiem wam krótko, bo to jest długa historia, ale paręset lat temu, to się działo w Meksyku, bardzo daleko stąd, był taki pasterz, który się nazywał Juan Diego, jemu objawiła się Matka Boża. On o tym opowiadał, nikt mu nie wierzył i nawet do biskupa dotarł, to była zima i on przyniósł biskupowi, żeby mu udowodnić róże. Takie normalnie róże, kwiaty rozsypał, nikt mu nie chciał wierzyć, nawet jeśli to udowodnił to, że w zimie róże nie rosną, a tam szczególnie była ostra zima. I wtedy zamiast na te róże ludzie zaczęli patrzeć na jego płaszcz. Otóż na jego płaszczu pojawił się właśnie wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Ten wizerunek do tej pory tam wisi w sanktuarium. Można go zobaczyć. On ma gdzieś wymiar, wysokość no ponad metr. Tak jak płaszcz. To był płaszcz. I mimo, że minęło, nie wiem, około 500 lat, ten płaszcz się nie zniszczył, kolory nie wyblakły, zaczęto ten płaszcz badać i dopiero, słuchajcie, po 500 latach, kiedy technika pozwoliła na to, żeby powiększyć oko Matki Bożej, powiększono go kilkadziesiąt razy i okazało się, że w tej źrenicy odbijają się postacie, na które patrzyła wtedy Matka Boża w czasie tego objawienia. Dopiero teraz można było, technika pozwalała na to, że po powiększeniu tego oka, nawet badali to okuliści, którzy się dobrze znają, jak w oku powstaje obraz, zbadali to, powiedzieli, że to jest dokładnie ten obraz, który wtedy Matka Boża widziała, tego właśnie Juan Diego i tych kilka osób, które wtedy tam były. To jest niesamowite, to jest właśnie cud. Dzisiaj będzie troszkę o cudach. Mamy taką piosenkę Małe Cuda, którą za chwilę zagramy, być może też ją znacie, bo ją już graliśmy wtedy, 2 lata temu, chyba graliśmy, tak mi się, tak. Więc słuchajcie, to był taki bardzo duży cud, ale są też takie mniejsze cuda w naszym życiu i słuchajcie, te małe cuda mają to do siebie, że my no tak często ich nie dostrzegamy, ponieważ no są malutkie. Wierzcie mi, że wiele dzieci, nie tylko dzieci, ale osób dorosłych, dałoby wiele, żeby móc tak jak wy, o własnych siłach, własnych nogach przyjść do kościoła, żeby mogli widzieć, żeby mogli słyszeć, żeby mogli poruszać się. Wystarczy odwiedzić szpital, nie wiem, na pewno byliście nieraz u kogoś chorego w szpitalu, widzieliście chorych ludzi przykutych do łóżka lub ludzi, którzy walczą z jakimiś chorobami, oni by naprawdę dali no wszystko, cały swój majątek, wszystkie swoje, nie wiem, to co gromadzą, samochody, dobra, żeby móc chodzić, żeby móc widzieć, żeby móc słyszeć, w ogóle, żeby wyzdrowieć, tak? Więc dla nas to jest takie oczywiste, że wstajesz rano, myjesz się, wychodzisz, idziesz do szkoły, do kościoła. To jest takie dla nas proste, oczywiste. No ale jeśli tego zabraknie, ja na przykład, muszę wam powiedzieć, miałem taki przypadek, w zeszłym roku uległem wypadkowi na motocyklu i byłem przez miesiąc czasu przykuty do łóżka. Naprawdę nie mogłem nawet nogi wystawić. Moja żona Agnieszka musiała wszystko dokładnie mi przynosić. Jedzenie, wszystko, to tam ręcznik, żebym się jakoś tam umył, bo ręce miałem sprawne, ale nie mogłem chodzić. I przez miesiąc czasu nie mogłem wychodzić z łóżka. To naprawdę było dla mnie tak trudne doświadczenie. Mówię, Panie Boże, żebym już wreszcie mógł zacząć, żebym mógł zaczął chodzić. I wtedy sobie dopiero zdałem sprawę, doceniłem, jakim jest cudem to, że mam zdrowie. Słuchajcie, to jest naprawdę dla nas takie oczywiste, ale jak nam zabraknie go, to wtedy sobie docenimy. Na przykład, ja mówiłem wczoraj o tym, że ludzie w Afryce muszą kilkanaście kilometrów iść, żeby zaczerpnąć sobie wody. Tak, kilkanaście kilometrów. My odkręcamy kran i mamy, nie? To tak jest proste. Mamy co jeść. Niektórzy umierają z głodu. Jak my tutaj siedzimy przez te już, powiedzmy, ponad godzinę czasu, to w tym czasie niestety umarło z głodu kilkadziesiąt osób na świecie. Co kilka minut umiera człowiek, bo nie ma co jeść. To jest też dla nas takie proste, że po prostu otwieramy lodówkę i jemy sobie, nie?
I piosenka, którą za chwilę zagramy, mówi o tych małych cudach, które, żeby je dojrzeć, to trzeba takiej lupy wiary, żeby docenić dary, jakimi Pan Bóg cię obdarzył. Takie proste, oczywiste. I żeby za nie podziękować. Żeby za te dary, którymi Pan Bóg nas obdarzył, podziękować. Za chwilę tę piosenkę zagramy. Refren jest bardzo prosty. Mam nadzieję, że spróbujemy go zaśpiewać wspólnie. Może znacie melodię, a jak nie, to Agata was nauczy. Tutaj już widzę, tekst jest wyświetlony. Małe, małe, małe cuda, takie proste, oczywiste. Miało nie wyjść, lecz się uda. Małe, małe, małe cuda. Myślę, że sobie poradzimy wszyscy razem. Melodia jest bardzo łatwa, więc załapiecie. Piosenka pod tytułem Wolność. To jest taki dosyć trudny, myślę, będzie dla was tekst. Ale my tę piosenkę gramy, tak wam powiedziałem, że występujemy też dosyć często nad morzem, gdzieś tam na plaży, gdzie mijają nas osoby, które niestety nie przyjdą na koncert do kościoła. I my im przypominamy, że oczywiście człowiek jest wolny, Pan Bóg obdarzył nas wieloma darami, między innymi takim bardzo trudnym darem, jakim jest wolność, że możemy wybrać między dobrem a złem. Pan Bóg, jako kochający ojciec, współczuje nam, kiedy popełnimy zło i chce, żebyśmy do Niego powrócili, żebyśmy ten grzech oddali w sakramencie pokuty, żebyśmy się z Niego
nawrócili. Każdego dnia się trzeba nawracać. To nie jest tak, że ktoś się tam kiedyś nawrócił i koniec. Codziennie z naszych drobnych upadków trzeba powstawać. Jeśli nie będziemy powstawać z drobnych, to na pewno popadniemy w coraz większe, a potem jest trudniej. Słuchajcie, jeśli ktoś co miesiąc praktykuje spowiedź, na przykład my się staramy z Agnieszką w pierwszy piątek miesiąca zawsze przystąpić do spowiedzi. Tak też będziemy uczyć naszą córkę i codzienny rachunek sumienia, jeśli jest codziennie, sobie przypominamy, co zrobiliśmy dobrego, bo to nie tylko chodzi o to, żeby szukać w sobie tych złych rzeczy, ale podziękować Panu Bogu za to, co nam się udało, przeprosić i poszukać w sobie tego, co w tym dniu zrobiłem źle, to nam jest łatwiej się przygotować do spowiedzi i łatwiej jest się z tego dobra poprawić. Ale jeśli już zejdziemy zbyt nisko, nie daj Boże, w jakiś grzech śmiertelny, grzech ciężki, to podnieść się jest bardzo trudno. Dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby ta spowiedź nasza była regularna. Ten tekst, tak jak mówię, jest dosyć trudny. My go dedykujemy właśnie na koncertach osobom, które nie tak jak wy są blisko Pana Boga, ale gdzieś z tym Panem Bogiem się w życiu rozminęły, bo Pan Bóg jest cierpliwy. Pan Bóg jest nieskończenie kochający, wszechmocny, wszechwiedzący, ale Jego cierpliwość, wiecie, kiedy się kończy? Z chwilą końca naszego życia. Wtedy już nie ma możliwości poprawy. Dopóki żyjemy, zawsze mamy szansę. Jesteśmy wolni, możemy wybrać dobro i żebyśmy to dobro zawsze wybierali. Posłuchajcie wolności. Jestem wolny.
Teraz zagramy taką specjalną piosenkę. To jest jedyna piosenka, która nie jest naszego autorstwa. Tak zwany cover się mówi. To jest piosenka naszego przyjaciela Joachima Menzla. Jest taki zespół New Life M. Tam śpiewa Natalia Niemen, córka Czesława Niemena. Być może starsi pamiętają Czesława Niemena. Jego córka śpiewa w zespole New Life M i pianista i kompozytor tego zespołu Joachim Menzel napisał piosenkę pod tytułem Zakochałam się na 100%. To jest piosenka bardzo ważna dla mnie i dla Agnieszki, ponieważ jak mówiłem na początku rekolekcji, jesteśmy małżeństwem sakramentalnym od 2,5 roku już. No już, no można powiedzieć dopiero młodym małżeństwem. I chcieliśmy wam powiedzieć, że no ja mogę tak, bo mogę za siebie mówić, może Agnieszka coś doda. Nie było łatwo. Poznaliśmy się, jak ja już miałem prawie lat 40, to poznaliśmy się ja po wielu latach trudnych, w których no niestety no szukałem właśnie takiej właściwej osoby. Nieraz wychodziłem tak poraniony z takich różnych relacji, w sensie takim jakimś duchowym, że ciągle mi brakowało czegoś. I tak sobie powiedziałem, Panie Boże, zaryzykuję ostatni raz, ale na 100% uwierzę i zaufam Tobie, bo Ty na pewno chcesz mojego szczęścia. Jeśli taka będzie Twoja wola, to będę żył w małżeństwie, a jeśli nie, to na pewno nie poznam nikogo właściwego. No i poznałem wtedy Agnieszkę. Oczywiście wtedy nie zakładaliśmy że od razu, że będziemy razem, ale powiedzieliśmy sobie tak, ponieważ oboje jesteśmy osobami wierzącymi, to postaramy się tak na 100% zaufać temu, co proponuje Pan Bóg. Nie co proponuje nam świat teraz. Nie będziemy żyć na próbę, nie będziemy mieszkać ze sobą przed ślubem. Będziemy tak sobie, powiedzmy, się odwiedzać. Agnieszka, muszę to powiedzieć, mieszkała wtedy w Warszawie, a ja na Śląsku, więc mieliśmy 350 kilometrów. Więc się odwiedzaliśmy. Raz przyjechała Agnieszka na Śląsk, raz ja do Warszawy. Był taki pociąg bezpośrednio z mojego miasta. Teraz go już nie ma. Może byliśmy jedynymi, którzy wysiadali na tej stacji, bo to mała stacja Leszczyny obok Rybnika. To wam mówiłem wczoraj, to jest daleko, 500 kilometrów stąd. No i więc i powiedzieliśmy sobie, będziemy uczestniczyć we mszy świętej i tak powierzymy to wszystko Panu Bogu. I będziemy się wpatrywać w Jego znaki. On czasami mówi przez ludzi, przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, przez mądre kazania. I tak obserwowaliśmy, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. Czy będzie coś z tego, czy nie. Tak bez jakiegoś ciśnienia, jak się to mówi, bez przymusu. Zaczynaliśmy nasze spotkanie modlitwą. Chodziliśmy razem na msze święte, nawet w tygodniu. No i tak po jakimś czasie, oczywiście to była bardzo trudna decyzja była, ale prosiliśmy Pana Boga, bardzo prosiliśmy, żeby wytrwać w czystości do ślubu. To nam się udało, dzięki Bogu tylko. Zaufaliśmy Mu i sobie daliśmy wygrawerować na obrączkach. Nie mamy tam daty ani imion, tylko jest napis w środku. Jezu, ufam Tobie. Mamy taki duży obraz Jezusa Miłosiernego, który nieśliśmy do ołtarza w czasie mszy ślubnej. To było we wrześniu 2,5 roku temu. I ten obraz daliśmy poświęcić po mszy ślubnej i on wisi w naszym pokoju i codziennie rano i wieczorem klękamy czy stoimy przed tym obrazem, ponieważ Pan Jezus jest gwarancją trwałości naszego małżeństwa. Bez Pana Jezusa ani nie bylibyśmy razem, ani byśmy nie potrafili ze sobą wytrzymać, ani nie mielibyśmy siły. Słuchajcie, ja teraz dopiero wiem, ile tracą ludzie, którzy niestety odkładają ten sakrament małżeństwa albo w ogóle z niego nie korzystają. To jest po prostu, no nie da się tego porównać. No, jest taka siła, którą daje Pan Bóg, taka łaska tego sakramentu, jak kiedyś, wy jesteście jeszcze mali, ale macie przed sobą całe życie, możecie sobie, nie wiem, za 20 lat przypomnieć, że był taki Pan Sebastian ze swoim testimonium i on nam mówił, jak to było u niego, czy warto, abym spróbowała na 100% zaufać Panu Bogu. Tak jak Pan Bóg chce, tak jak zaleca Kościół. Przygotowywaliśmy się przez nauki przedmałżeńskie. I teraz muszę wam powiedzieć, że kiedy się pokłócimy, bo też tak bywa, to zawsze przed tym obrazem Pana Jezusa jest nam łatwiej sobie przebaczyć. Ponieważ to On jest naszą siłą.
Gdybyśmy ufali sobie tak tylko po ludzku nawzajem, to są takie małżeństwa, które się niestety, słuchajcie, to jest straszna sprawa, rozpadają nawet po 20 latach, po 30 latach, bo tam zawsze gdzieś brakuje tej miłości Bożej, tej łaski sakramentalnej, życia w sakramentach, pokuty, pojednania, tak mówiąc, każdy pierwszy piątek, to nas ładuje, tak, ładujecie sobie komórki, tak, po jakimś czasie się wyczerpie, znowu trzeba podłączyć. Tak człowiek, żeby żył szczęśliwie, musi się karmić Eucharystią, musi korzystać z sakramentów, bo inaczej jego życie będzie bardzo marne. Może będzie ładnie wyglądał, będzie jeździł fajnym samochodem, ale w środku to będzie żywy trup taki chodzący. Jego dusza będzie już taka bliska śmierci, takiej wewnętrznej śmierci duchowej, śmierci przez zniewolenie, przez różne nałogi. Pan Bóg daje siłę. I ta piosenka właśnie jest taką pamiątką naszego wesela, ale o tym Agnieszka. Dobrze, jeszcze kilka słów. Mam nadzieję, że jeszcze wytrwacie. Właśnie Sebastian mówił o bardzo ważnej rzeczy, która jest potrzebna w małżeństwie. Na pewno wy też macie rodziców. Czasem widzicie, oj, kłócą się ze sobą. Wam jest na pewno bardzo smutno wtedy. Albo może tak się zdarzyło, że nie wiem, tatuś albo mamusia poszła sobie do innego, albo tatuś poszedł sobie, znalazł sobie inną panią i wtedy jest bardzo smutno. Albo się rozwiedli. Teraz niestety bardzo, bardzo często rodziny się rozpadają. A też niestety zabrakło czegoś bardzo ważnego wtedy w takiej rodzinie. Też Sebastian o tym wspomniał. Myślę, że ważną rzeczą, oprócz tego, że Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu w związku małżeńskim, zabrakło przebaczenia. Przebaczenia, przebaczanie sobie jest taką najważniejszą rzeczą w miłości, moim zdaniem, żeby przełamać się, żeby podać pierwszym rękę, ponieważ każdy z nas jest osobą słabą, ma czasem gorszy dzień, czasem też ja z Sebastianem właśnie się pokłócimy, czasem jest trudno, jesteśmy bardzo wściekli na siebie, ale trzeba te emocje pohamować i po prostu się przeprosić nawzajem. I teraz posłuchajcie właśnie piosenki Zakochałam się na 100%. Sebastian też już wspomniał, że wykonałam ją po raz pierwszy na naszym weselu. Był to taki mały prezent dla Sebastiana i dlatego ona jest dla mnie też bardzo ważna. Posłuchajcie, to jest taka pewna nasza historia naszego związku. Zabiło, głos nie drżał mi, nie przeszedł żaden dreszcz, nawet przez myśl nie było żadnych szans na miłość w nas. Kiedy cię poznałem, odkryłam, że jesteś piękny w środku, zadziwiasz mnie delikatnością rąk i prawdą ust. Znasz myśli moje i znasz sekret mój. Zakochałam się w twojej nieśmiertelnej duszy. Zakochałam się na 100%. Nie zmieni tego. Wiem, co do mnie czujesz i cieszę się z nocnej jedności ciał, ze wspólnych dni i z dziecka, które naszym szczęściem jest.
kiedy mnie przytulasz, nie boję się. Wiem, że damy radę, gdy będzie źle, a jeśli zabraknie cię, zamknę nasz dom i pójdę szukać cię w błękitnej mgle. Chciałbym, abyśmy teraz powitali naszych najmłodszych widzów i słuchaczy, czyli przedszkole w Grucznie. Witamy, witamy. Witamy serdecznie dzieci i opiekunów, opiekunki. Myślę, że będzie wam się podobało. A kolejna piosenka to jest taka właśnie piosenka, która myślę, że najmłodszym się będzie podobać. My jej nie graliśmy chyba z 7 czy 8 lat. Piosenka nosi tytuł Instrukcja obsługi. Na pewno w Grucznie jeszcze jej nie graliśmy. Instrukcja obsługi, słuchajcie, to jest, wiecie, mieliście w ręku na pewno niejedną instrukcję obsługi od różnych urządzeń, ale chciałbym, żebyśmy od dzisiaj popatrzyli na 10 przykazań Bożych, czyli dekalog, jako na taką naszą instrukcję obsługi. To jest bardzo ważne, żeby tak potraktować przykazanie, bo Pan Bóg, stwarzając człowieka, On wie, co jest nam potrzebne do szczęścia i daje nam przykazania, abyśmy się nie zgubili i żebyśmy byli szczęśliwi. Przykazania są po to, aby nas chronić przed złem. Każde przykazanie jest takim zaleceniem, żeby nas chronić przed złem. To nie jest tam nie rób tego, nie rób tamtego, żeby nas pozbawić szczęścia. Przykazania są po to, aby nas chronić. Pan Bóg z miłości, stwarzając człowieka, dał nam taką instrukcję obsługi. I tą piosenkę zaśpiewamy i także się nauczymy jej tekstu, aby ją za chwilę zaśpiewać wspólnie. Tam jest taki bardzo prosty refren. Myślę, że może nauczymy tego refrenu teraz. I chciałbym, żeby wszystkie dzieci właśnie zaśpiewały. Agata nauczy nas teraz i zaśpiewamy sobie refren. Możecie patrzeć tutaj na ekran. Jest wyświetlony tekst, także nie będzie problemu. A zobaczysz, że w czasie nie.
jeszcze raz, głośniej. Oto twoja instrukcja obsługi. Zazdrosny o ciebie. Chcę, byś się spotkał ze mną kiedyś w niebie. Dziesięć prostych zasad ci daję. Ich przestrzega, ten szczęśliwym się staje. Hej, na na, hej, na na, hej. I refren. Oto twoja instrukcja obsługi. Do jej zaleceń stosuj się. A zobaczysz, że w czasie niedługim życie twoje zmieni bieg. Do jej zaleceń stosuj się. A zobaczysz, że w czasie niedługim życie twoje zmieni bieg. I zwykle prowadzi do destrukcji. Hej, na na, hej, na na, hej. Możesz mi zaufać, na ludziach się sam. Więc posłuchaj, radę ci dam. Hej, na na, hej. Do jej zaleceń stosuj się. A zobaczysz, że w czasie niedługim życie twoje zmieni bieg. Oto twoja instrukcja obsługi. I mocno. Do jej zaleceń stosuj się. Życie twoje zmieni bieg. Przyszła pora na kolejny konkurs. Wczoraj tak ładnie opowiadaliście i myślę, że dzisiaj też w ten sam sposób weźmiecie udział w naszym bardzo prostym konkursie. Czekają oczywiście również nagrody. Będą to pytania trochę inne, może trochę trudniejsze, bo wam wczoraj tak dobrze poszło, ale słyszeliśmy bardzo wiele dobrego o was, że macie wiele wiadomości. Więc myślę, że będzie można się wykazać. Przypomnę tylko krótko zasady. My zadajemy pytania, jeśli ktoś zna odpowiedź, to nie trzeba się zgłaszać, tylko po prostu przychodzimy na środek, przedstawiamy się, można powiedzieć, z której się jest klasy. Oczywiście udzielamy odpowiedzi i odbieramy
nagrodę. Czy jesteście gotowi do konkursu? To świetnie. To pierwsze pytanie, Agata. Na dobry początek, w ramach rozgrzewki, prościutkie pytanie. Wymień imiona czterech ewangelistów. O, las rąk. Może damy szansę komuś innemu, bo ty już masz nagrodę, tak? Może tutaj koleżanka. A ty chyba też masz nagrodę, nie? To się pomyliłam, dobra. To czterech ewangelistów. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. A odpowiadał? Odpowiadała? Jak się nazywasz? Wiktoria. Brawa dla Wiktorii, proszę bardzo. Tak, ksiądz proboszcz podpowiada, że mamy figury ewangelistów właśnie. Słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz. Jeśli ktoś udzieli poprawną odpowiedź, to będzie taki sygnał. Potrzymaj mi mikrofon może. Potrzymaj mikrofon. Na poprawną odpowiedź będzie taki. A na złą taki. Dobra? Może być? Dobra, kolejne pytanie. No to skoro wam tak świetnie idzie, to pytanie brzmi, proszę podać również imiona babci i dziadka Pana Jezusa. Wiemy, jak ma na imię babcia i dziadek, czyli rodzice Matki Najświętszej. Dobrze, jak masz na imię? Magda. Madziu, i z której klasy jesteś? Z piątej A. Anna i Joachim. Świetnie, Anna i Joachim. Święta Anna i Joachim są dziadkami Pana Jezusa. Kolejne pytanie. Proszę wymienić dary Ducha Świętego. Już nie będę podpowiadała, ile jest. To jest dla starszych. Tam koleżanka z tyłu się głosi, tak, w szarej czapeczce. Zapraszamy do nas tutaj. Dary Ducha Świętego. Brawa, bo to bardzo trudne pytanie. Powiedz nam najpierw, jak się nazywasz i z której jesteś klasy. Kasia z trzeciej B. Dobrze, Kasiu, jakie są dary Ducha Świętego? Woda, wino i chleb. Mądrość. Chyba ktoś będzie musiał przyjść, pomóc tutaj, może ze starszych klas. Tak, będzie nagroda pocieszenia, oczywiście za odwagę. Tutaj koleżanka z pierwszej ławki, no, do pomocy potrzebna. Proszę bardzo. To wiara, nadzieja i miłość? Może podpowiem, ile ich było, to będzie łatwiej, tak? Podpowiedź? Siedem darów Ducha Świętego należy wymienić. Przypomniało wam się? Może jacyś gimnazjaliści pomogą? No myślę, że tam tyły wiedzą, tylko się boją tutaj do nas wyjść. Przygotowują się może do bierzmowania, to mają powtórzone. Księża patrzą, katechizm. Obserwują, tak. Znają tutaj pani, mówię, że znają, także... Pomożemy, jeżeli będzie jakiś problem. Tak. O, ktoś jeszcze tutaj... No to zapraszamy. Jest dziewczynka, ale chyba nie gimnazjalistka jeszcze. Jak się nazywasz? Martyna. No to Martyna, ratuj. Dar mądrości, dar rozumu, dar umiejętności, dar męstwa. Dar rady. Pobożności. Pojaśnienia. Bojaźni Bożej. No chyba podzielimy tą nagrodę na trzy, tak? No to teraz Sebastian, chyba już troszkę łatwiejsze pytanie. Które to będzie? Kto liczył, które to już będzie pytanie? Czwarte, czyli przedostatnie. Trzecie? Czwarte.
A to jeszcze, słuchajcie, żeby się utrwaliło, to jeszcze raz powtórzymy sobie teraz wszyscy głośno dary Ducha Świętego. Uwaga, pierwsze, dar mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Teraz już będziecie pamiętać, prawda? A teraz takie może trudniejsze pytanie, ale nagrodą będzie nasza płyta, nasza najnowsza płyta. Żeby ją zdobyć, właśnie Agnieszka musi do naszej walizki podążyć po tę płytę. Słuchajcie, pytanie jest następujące. No, będzie trudne, to prawda. Mamy przed sobą święta Zmartwychwstania Pańskiego, już niedługo. I pamiętacie dokładnie, w poranek Zmartwychwstania poszły niewiasty do grobu Pana Jezusa, patrzą, a tam odsunięty kamień i nie ma. Nie ma tam ciała Pana Jezusa, które było złożone w Wielki Piątek po Jego męce i śmierci. I przychodzą do uczniów i mówią im o tym. Oni coś nie dowierzali i pobiegło dwóch uczniów do grobu Pana Jezusa. Pytanie jest takie, kto pobiegł, jak mieli na imię ci uczniowie, którzy pobiegli i który przybiegł z nich pierwszy? Czyli kto biegł i który przybiegł pierwszy? Tam już ktoś wie. Jak ktoś czyta Pismo Święte, to jest proste dla niego pytanie. Zapraszamy tutaj kolegę na środek. Proszę się nam przedstawić, jak wasz na imię jest i z której jesteś klasy? Jestem Adrian Chmielewski z klasy 5a. Odpowiada kolega na pytanie, kto biegł do grobu Pana Jezusa w poranek Zmartwychwstania? Święty Piotr i Święty Jan. Tak, bardzo dobrze. I teraz, który przybiegł pierwszy? Święty Jan. Bardzo. Gratulacje, słuchaj, to było trudne. Tu jest dla ciebie płyta, wielkie brawa. Bardzo pięknie, dziękujemy serdecznie. Wiecie co, Jan faktycznie przybiegł pierwszy, bo był dużo młodszy od świętego Piotra, być może dlatego szybciej biegał, ale do grobu wszedł pierwszy święty Piotr. Tak, święty Piotrze, ale pytanie było, który przybiegł i faktycznie Jan przybiegł pierwszy. Słuchajcie, wielkie jeszcze raz brawa. I kolejne pytanie. Skoro tak świetnie wam idzie, to też myślę, że będzie troszkę trudniejsze, ale chyba nie dla was. Pytanie brzmi, bardzo proszę wymienić tajemnicę światła różańca świętego. Tajemnicę światła po kolei. Kto wie? Ale las rąk. Ani jedna w górze. Kto wie? Chyba jest chłopczyk, który wie. Brawa dla niego. Poproszę ciebie. Jak masz na imię? Kuba. Z której klasy jesteś, Kubusiu? Z pierwszej B. Jejku, pierwszak wie. No to proszę. Po kolei tajemnice światła. Że Pan Bóg stworzył światło? Tak, prawda, zgadza się, stworzył światło, ale to nie do końca o to chodziło. Chodziło o różaniec święty, o wymienienie tajemnic świata. Myślę, że nagroda się należy naszemu Kubusiowi, ale jeszcze to trzeba odpowiedzieć. Możesz usiąść. Brawa, słuchajcie, jeszcze nikt tak nie odpowiedział na pytanie. To jest prawda oczywiście, Pan Bóg stworzył światło. Zapraszamy chłopca, który się zgłasza. Macie, słuchajcie, te tajemnice macie nad kinkietami bocznymi na filarach. Jestem Kacper IV, a tajemnice światła to przez Jezusa w Jordanie, objawienie na weselu w Kanie. Jezus wzywa do nawrócenia. Przemienienie na górze Tabor,
i stanowienie, ustanowienie Eucharystii. Z małą pomocą, ale myślę, że nagroda się należy. Proszę, myślę, że wielkie brawa. Wszyscy sobie też powtórzyli tajemnicę światła. No i ostatnie, słuchajcie, już dzisiaj pytanie. Ostatnie pytanie, być może łatwe dla was. Dla tych, którzy czytają Pismo Święte, na pewno łatwe. Uwaga, o ile Jan Chrzciciel był starszy od Pana Jezusa? Nie podpowiadamy, panie wiedzą na pewno. O ile miesięcy, to już wam podpowiadam, o ile miesięcy Jan Chrzciciel, tak jest, zapraszamy tutaj do nas. O ile miesięcy Jan Chrzciciel był starszy od Pana Jezusa? Chodźcie razem, bo tak byliście. Zobaczymy, który dobrze odpowie. Może zaczniemy od tutaj kolegi. Przedstaw się nam, jak masz na imię. Karol Górski, klasa druga. Karolu, jaka jest odpowiedź, o ile był starszy Jan Chrzciciel? O 3 miesiące. No niestety. Niestety. Kolejny kolega, przedstaw się nam. Klaudiusz Mikołajczyk, 5A. Jaka jest odpowiedź? 6 miesięcy. Bardzo dobrze. Dla ciebie nagroda pocieszenia. I tutaj plakacik. Poczekajcie. Tutaj dla kolegi nagroda pocieszenia. Oczywiście o 6 miesięcy, ponieważ gdy Matka Boża po zwiastowaniu, gdy Archanioł Gabriel objawił jej, że pocznie i porodzi Syna Bożego, ona udała się do miasta Ain Karim, do swojej krewnej Elżbiety, która była w 6. miesiącu ciąży i właśnie urodziła później świętego Jana Chrzciciela. Więc Jan Chrzciciel był o 6 miesięcy starszy. Brawa jeszcze raz dla wszystkich, którzy wzięli udział w naszym konkursie. A skoro już mowa o Janie, to teraz będzie taka piosenka, która nosi tytuł J3:16. To chodzi o innego Jana, o Jana Ewangelistę, który napisał Ewangelię, a chodzi w tej piosence o 3 rozdział i 16 wers. Stąd właśnie tytuł J3:16. Posłuchajcie i zaśpiewajcie z nami. Przyszedł gość i powiedział: oto niewoli jest kres. A potem życie swe dał, abyś wiedział, czym miłość prawdziwa jest. Powiedział: oto miłości jest czas. On nie potępia cię i chce, byś wiedział, że kocha cię mimo twych wad. Szczęśliwy każdy chce być i marzy, by wiecznie żyć. Ta miłość sprawiła, marzenie spełniło się. I uwaga wszyscy! Szczęśliwy każdy chce być i marzy, i marzy, by wiecznie żyć. Ta miłość sprawiła, że marzenie spełniło się. Marzenie spełniło się. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Dziękujemy bardzo. No pięknie, pięknie. Słuchajcie, teraz pora, abyśmy sobie przypomnieli piosenkę, którą zaczęliśmy wczorajszy dzień, czyli Lawinę. I zaśpiewamy sobie Lawinę i jak starczy czasu, to jeszcze sobie zaśpiewamy instrukcję obsługi, bo tak pięknie wam szło, że koniecznie musimy sobie jeszcze to przypomnieć, bo naprawdę będziemy mieli super film. Ja wam muszę powiedzieć, że po raz pierwszy mamy kamerę. Jeszcze ją w sobotę wieczorem jechaliśmy bardzo późno, żeby ją kupić, bo sobie pomyślałem, do Gruczna musimy zabrać kamerę, żeby utrwalić, bo to naprawdę, muszę wam powiedzieć, się nie zdarza, żeby tak wspaniałe dzieci były. Gramy w różnych miejscach Polski w ciągu roku. Prawie 50 koncertów w szkołach, w domach kultury, w kościołach. Również nad morzem, jak mówiłem, ale tak wspaniałych i pobożnych dzieci to nigdzie nie ma, tylko w Grucznie. Dlatego chcemy to zarejestrować, żeby innym pokazać, czasami ich może zawstydzić, jak można pięknie prowadzić nabożeństwa, jak można pięknie uczestniczyć w rekolekcjach i śpiewać piosenki, także na pewno sobie jeszcze nieraz zaśpiewamy, a teraz przypominamy sobie i bierzemy sobie teksty Lawiny. Jeśli komuś, ktoś zgubił karteczkę, to można jeszcze, ja poproszę może dziewczyny, żeby rozdały tutaj tak jeszcze karteczki z tekstem, żeby mieć bliżej. Można jak jeszcze popatrzeć na ekran oczywiście. Może zrobimy tak, że będzie taki podział ról w piosence Lawina. Ta strona będzie rozpoczynała Lawina, a ta druga strona odpowiada, dobrze? Czyli jest Lawina, Lawina, tak? Zgadzacie się? Świetnie. Może wszystkie, a może przedszkolaki tutaj zapraszamy śpiewające tutaj do nas. Tak, właśnie zapraszamy schole i przedszkolaki też tutaj do nas na środek, będą razem z nami śpiewać. Może tutaj przed mikrofonem, tak? Odwróćcie się przodem. Tak, odwróćcie się do publiczności, tak. Przodem. Świetnie. Nauczycie się razem z nami śpiewać piosenkę Lawina. Możecie tutaj się troszkę przesunąć w stronę pana Sebastiana, tak? Żeby was wszystkich było fajnie, dokładnie widać. Uważaj pod nóżki. Oczywiście można wstać, już parę osób wstało, można troszkę się poruszać, bo może już jesteście troszkę zmęczeni tym siedzeniem. I można wspólnie razem z nami zaśpiewać. Bijemy brawo! Śniegu, jeden listek młody, lekki powiew wiatru, mała kropla wody, wyszeptane słowo, niepotrzebna mina, jeden drobny gest, tak to się zaczyna. Lawina, 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 lawina. Łańcuch dobra, łańcuch zła, tak to się zaczyna. Lawina. Mocno bijemy brawo! Hey, yeah. Ha, 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 ha.
się zastanów, czy zrobiłeś coś, że na drugim końcu świata samotny płacze ktoś. W tobie także siła, aby dobro siać. Wystarczy tylko impuls dać. Lawina. Dziękujemy za pomoc. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Możecie wrócić na miejsca. Pięknie, naprawdę będziemy mieli super teledysk z Lawiny w Grucznie, Lawiny Dobra. Słuchajcie, przypomnijmy sobie jeszcze raz dzisiejszy temat. Kto mi przypomni? Uważaj, co oglądasz. Nasz główny temat rekolekcji to jest uważajcie na siebie. Dzisiaj mówiliśmy o tym, żeby uważać, na co się patrzy, ponieważ te wszystkie filmy, wszystkie zdjęcia, obrazy zapadają nam głęboko do główki i później decydują o naszych wyborach w życiu, o naszym działaniu. To wszystko ma wielkie znaczenie, dlatego od dzisiaj będziemy uważać, na co patrzymy. I wam tak polecimy, jeśli ktoś będzie miał chwilę czasu i ma internet, to żeby sobie na YouTubie obejrzała film o ojcu Pio. Wystarczy wpisać Ojciec Pio, jest taki wspaniały film o życiu tego wielkiego świętego. Warto sobie poświęcić trochę czasu właśnie w Wielkim Poście, żeby ta nasza wiara troszkę wzrosła, żeby popatrzeć na przykład wielkich świętych. Jest dużo fajnych filmów, między innymi ostatnio właśnie oglądaliśmy z Agnieszką film Ojciec Pio, także serdecznie zapraszamy, aby ten film zobaczyć. Kolejne zadanie na jutro. Jutro będzie taki kulminacyjny punkt, czyli taki najważniejszy punkt rekolekcji, to jest msza święta. Na zakończenie rekolekcji takie podsumowanie, to będzie msza święta i słuchajcie, w czasie mszy świętej jest taki moment, który się nazywa modlitwa wiernych. I bardzo prosimy, żeby na karteczkach, teraz już anonimowo, czyli nie trzeba się podpisywać, nie podpisujemy się, ale piszemy jakąś prośbę, którą w czasie modlitwy wiernych odczytamy. Odczytamy w czasie mszy świętej wasze prośby, ponieważ to jest msza jest dla was, msza jest za was, za owocne przeżycie tych rekolekcji, za to, żebyśmy pamiętali to, o czym tutaj mówiliśmy, żeby Pan Bóg nam w odpowiednim czasie przypomniał te treści. Dlatego każdy z nas ma o co prosić. Każdy z nas ma jakieś prośby w sercu. Tak jak mówię, to są prośby anonimowe. Będziemy je odczytywać w czasie mszy świętej. Wy, wasza przedstawicielka lub przedstawiciel w czasie mszy świętej odczyta. Także bardzo prosimy, żeby napisać na karteczce po jednej, czyli każdy jedną tylko, jedną prośbę na modlitwę wiernych i również będzie można wrzucić jutro przy wejściu do tej naszej skrzynki i wszystkie też te wasze lawiny dobra zostaną tutaj przy ołtarzu i ofiarujemy te wszystkie nasze prośby oraz te, które są w naszych sercach jutro w czasie mszy świętej na zakończenie rekolekcji. I jeszcze jedno zadanie, słuchajcie. Wielki Post to też jest taki czas wyciszenia. Spróbujcie dzisiaj wieczorem przed snem w ramach modlitwy wieczornej spróbujcie wyłączyć na 15 minut komórkę, komputer, odtwarzacz, który macie w uszach, słuchawki, telewizor. Usiąść w ciszy.
usiąść w ciszy i spróbować sobie przypomnieć to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to, o czym były piosenki. Dla bardziej ambitnych można sobie zdjąć z półki Pismo Święte. Jakbym was tak teraz zapytał, czy wiecie, gdzie macie w domu, gdzie leży Księga Pisma Świętego? Czy ktoś pamięta, gdzie ma w domu Pismo Święte? A kto ostatnio czytał w ostatnim tygodniu Pismo Święte w domu? No niewiele osób, słuchajcie. Po tych rekolekcjach myślę, że jednym z takich owoców będzie, że będziemy częściej sięgać do Pisma Świętego. Więc kiedy już siądziesz w ciszy, otwórz sobie Pismo Święte na Ewangelii Świętego Jana, na przykład właśnie 3:16, o którym była dzisiaj piosenka. Przeczytaj sobie, przypomnij, pomódl się, żeby Pan Bóg w twoim życiu pomógł ci żyć tą pełnią życia, żeby cię uchronił od tego, co chce cię oddzielić od Niego, od Pana Boga, od tych wszystkich takich bożków współczesnych, które nam przeszkadzają być szczęśliwym, bo świat nas zawsze będzie ciągnął w przeciwną stronę, żeby pomógł nam wyjść z naszych grzechów. Jest też okazja do spowiedzi, będzie też chyba jeszcze jutro taka możliwość, także zapraszamy serdecznie, by z tego korzystać i oczywiście zapraszamy na naszą stronę. Już kilka osób nas polubiło, widzieliśmy na Facebooku, że jest parę osób z Gruszna, które nas polubiły. Jeśli ktoś ma Facebooka, jeśli chcecie wejść na naszą stronę, to jest testimonium.pl. Tam są teledyski, są zdjęcia, jest nasza muzyka do posłuchania, także serdecznie zapraszamy i na koniec myślę, teraz sobie jeszcze raz zaśpiewamy instrukcję obsługi, jako właśnie te 10 przykazań, które Pan Bóg dał człowiekowi, żeby człowiek się w życiu nie zgubił, żeby nas chronić przed złem. Instrukcja obsługi. I dziękuję wam serdecznie za waszą postawę, że tak długo wytrzymaliście. Wielkie brawa dla was. Jesteście wspaniali. Instrukcja obsługi. Śpiewamy wszyscy razem, poprosimy o tekst. Hej, na, hej, na, na, hej.
mocno. Hej, nana, hej, nana, hej. I wszyscy. Oto twoja instrukcja obsługi. Do jej zaleceń stosuj się, a zobaczysz, że w czasie niedługim życie twoje zmieni bieg. Jeszcze raz. Oto twoja instrukcja obsługi. Do jej zaleceń stosuj się, a zobaczysz, że w czasie niedługim życie twoje zmieni bieg. Teraz już podziękujemy Panu Jezusowi za dzisiejszy dzień rekolekcji. Uklęknijmy. Cichutko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I jeszcze usiądźcie na chwileczkę. Ostatnie ogłoszenia parafialne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą dzisiejszą obecność, za Wasz entuzjazm, za Waszą współpracę z zespołem, za Waszą wiedzę, którą zechcieliście się tutaj podzielić. Do gimnazjalistów słowo od księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz zaprasza Was na chwilę do domu katechetycznego, do tak zwanych podziemi. Coś będzie się dziać pod ziemią. Natomiast nasze dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjaliści później, udamy się za chwilę na obiad. W międzyczasie ja poproszę jeszcze Pana Sebastiana, myślę, że Wy również byście chcieli poprosić, żeby na koniec zaśpiewać małe, małe cuda. Właśnie, cuda, małe, małe cuda. Dziś rozpoczęliśmy cudami i w cudowny sposób zakończymy nasze spotkanie. Dobrze? Można, Panie Sebastianie? A moje kochane dzieci, na jutro, przypominam, Pan Sebastian dał zadanie. Modlitwę powszechną. W czasie mszy świętej, jutro jest msza święta na rozpoczęcie, będziemy się modlić Waszą modlitwą powszechną. A zanim zagrają jeszcze dla nas Państwo, to podziękujmy brawami. Proszę bardzo, Pani Agata. Podziękujmy wiecznie zakochanemu już na całą wieczność małżeństwu, Pani Agnieszce i Panu Sebastianowi. Szczęście.
dostrzec je. Tak łatwo się do nich przyzwyczaić, lecz gdy przestają działać, czegoś brakuje. Wasza kolej.